Idę dzisiaj do sklepu z owocami, a tam dzisiaj jest obniżka na banany. Tylko dzisiaj, tylko na banany. Idę i kupuję 6 bananów. Przy kasie dają mi 30% zniżki. I płacę 12,60. 12,60. Następnego dnia znów mam ochotę na banany i idę kupić 2. To było dziś, a to będzie jutro. Ale tym razem nie ma już obniżki. Muszę zapłacić regularną cenę. Ile to mnie będzie kosztowało? Rozwiążmy razem to zadanie. Zapiszmy, że x to cena 6 bananów w regularnej cenie przed obniżką. Ile będą kosztowały te banany po obniżce? 30% będą kosztowały x, odjąć 30% z x, czyli 0,3x. To jest cena 6 bananów po obniżce, po przecenie. A za to zapłaciliśmy 12,60, czyli mogę zapisać, że x odjąć 0,3x to się równa 12,60 zł. Teraz to pozostaje nam rozwiązanie tego równania. X odjąć 0,3x to jest 0,7x, dlatego że tu mamy cały x, 1x, odejmujemy 0,3. 1 odjąć 0,3 to jest 0,7, czyli zostaje nam 0,7x po prawej stronie 12,60. Teraz, żeby wyliczyć x, należy podzielić stronami przez 0,7. Pozbywamy się tego 0,7 po lewej stronie. Jeżeli lewą stronę podzielę przez 0,7, otrzymam x, a po prawej stronie będę miała 12,60 podzielić przez 0,7. Moglibyśmy w tym momencie użyć kalkulatora, ale poćwiczymy dzielenie ułamków dziesiętnych. Wezmę inny kolor i policzymy, ile to jest 12,60 podzielić przez 0,7. Pamiętamy z dzielenia ułamków dziesiętnych, że warto mieć w dzielniku liczbę naturalną, liczbę całkowitą. Zatem przesuwamy przecinek w prawą stronę. Tak naprawdę mnożymy przez 10 dzielną i przez 10 mnożymy dzielnik. Nie zmieniamy wartości tego wyrażenia, a będzie nam łatwiej liczyć. Także liczymy, ile to jest 126 podzielić na 7. A to pod kreską jest już łatwo zrobić. Spróbujmy. 126 podzielić na 7. Wyliczymy pisemnie. 12 podzielić na 7 to jest 1. 1 razy 7 to 7. Odejmujemy. Spada 6. 56 na 7 to 8. 8 razy 7, 56. Odejmuję. Dzielenie mamy bez reszty. Zatem to jest 18. 12,60 podzielić na 0,7 to się równa 18 zł. Zapiszemy. X to się równa 18 zł. Przypominam, że x to była cena 6 bananów przed obniżką. Zatem, jeżeli 18 zł kosztuje 6 bananów, to jeden banan ile będzie kosztował? 3 zł. Dzielimy 18 zł na 6 i otrzymujemy cenę jednego banana przed obniżką. Ale to nadal nie jest odpowiedź na nasze pytanie. Pytałam, ile będą kosztowały następnego dnia 2 banany. 2 banany, które nie są w promocji. 2 banany, które nie są w promocji, kosztują razem 6 zł, czyli 2 razy 3 zł to się równa 6 zł. Czyli następnego dnia za 2 banany będę już musiała zapłacić 6 zł.